where I will live.
when so nothing, nothing will keep us together. We can be heroes forever and ever. What you say? Thank you.
Bardzo dziękujemy. Zobaczyli Państwo debiutancki pokaz Marty Banaszek. Dobry wieczór z Warszawy, chwilę po zakończonym pokazie, debiutanckim pokazie Marty Banaszek i to faktycznie był pokaz adresowany do wszystkich. Tak jak sama projektantka mówi, to nie jest moda tylko na wybiegi, to moda adresowana przede wszystkim do ludzi. I tak też faktycznie było. Kasia Zielińska, Pełniasław-Kurzajewska. Podobał się ten pokaz? Bardzo się podobał, bardzo pozytywny. My się rozmawiamy z Pauliną, że człowiek wychodzi naprawdę bardzo zadowolony po tym pokazie. Piękna muzyka, piękne kostiumy, piękne wszystkie stroje. Oczywiście każda ma takie cztery perełki, które by sobie wybrała. Pewnie podobne, natomiast naprawdę bardzo kibicujemy. No świetny debiut. No, chyba nie zgodzić się z tą tezą, że faktycznie to moda adresowana do wszystkich, a nie tylko wybiegowa tak zwana. Znaczy my z Kasią przede wszystkim, tak jak Kasia wcześniej powiedziała, modelki uśmiechnięte i zadowolone, muzyka, którą znamy, Madonna, Saucha, była też muzyka taka polska, wprowadzająca ludzi w nastrój, ale były też modelki plus size, co jest fantastyczne, dlatego że w Polsce nie mamy samych dziewczyn, które są łodygami, tylko również mamy normalne dziewczyny. To było cudowne, one były świetnie nastrojone, gdy chodziło o modelki plus size, wszyscy byli brawo. I my same czułyśmy, tak, i uśmiechnięte, pozytywne, ale taka też jest Marta. Kto poznał Martę Banaszek, wie, że to jest pozytywna kobieta, pełna optymizmu i ciepła do ludzi. Ja przyznaję szczerze, że cieszę się, że jej moda wchodzi również do biznesu, nie tylko na scenę, bo z Kasią widziałyśmy rzeczy, które były na scenę, rzeczy, które są dochodzenia na scenie, ale także rzeczy biznesowe, którą każdy bizneswoman powinna mieć w swojej szafie. Wspaniale odszyte, piękne materiały, pięknie to wszystko, te kostiumy szły z modelkami, przepięknie. No właśnie, to chyba też ważne, żeby moda te pewne stereotypy przekuwała, przełamywała, żebyśmy otwierali się na to, co inne. Dokładnie tak. Teraz myślę, że każda kobieta, która siedziała na widowni, właśnie znalazła coś dla siebie i nie była przerażona. Boże, to co ja muszę zrobić? Jak długo nie jeść? Albo jak mam wyglądać, żeby ten kostium dobrze na mnie wyglądał? No przepiękne, przepiękne rzeczy. A ja jeszcze dodam, że to, co chyba z Kaśką nas naprawdę zachwyca, to jest to, że razem wspólnie, bo z Kasią przyznaję, że się bardzo kolegujemy, wspieramy debiutantów, młode, wyjątkowe talenty. W Polsce szarej i smutnej brakuje nam kolorowych ptaków, które tworzą z serca, z inspiracji. I my z Kaśką właśnie dlatego tu jesteśmy, że wspieramy debiutantkę, która jest utalentowana i wprowadza i zarówno w nasz świat mody, ale świat pracy u Kasi jako aktorki, u mnie jako korpoluda, po prostu jakiś elan witalny i po prostu trzymamy za Martę kciuki. Bardzo, bardzo. To jest tak trudno się teraz w tych czasach przebić. Tylu jest naprawdę wspaniałych, zdolnych ludzi i dzisiaj właśnie taką osobę zobaczyłyśmy na wybiegu. Pani, pozwolę sobie skierować pytanie, jak chodzi się, jak nosi się ubrania Marty Banaszek? Wspaniale. Wspaniale, proszę. Od stóp do głów Marta, Kasia. No. To, co Kasia powiedziała, odszyte, gdyby przyjrzeć się detalom, my zwracamy na to uwagę, bo Kasia, tak jak ja, pracujemy po kilkanaście godzin, więc ubrania, które noszę codziennie, nie mogą się gnieść, nie mogą się odkształcać, nie mogą, przepraszam, że to powiem, ale śmierdzieć i tak dalej, nie mogą się pruć w trakcie, nie możemy się myśleć o tym, mam dyskomfort, czy to mi się nie pruje. Nie, mają chodzić z nami, tak jak Kasia użyła tego, chodzić z nami i być dla nas, a nie my dla tych rzeczy. Jesień co prawda przyszła, ale chyba śmiało możemy powiedzieć, że na te kilkanaście minut do Warszawy wróciło lato i z takim też optymizmem, jak tą kolekcję oglądaliśmy, przyglądaliśmy się, czekaliśmy na to przyszłoroczne lato, na przyszłoroczną wiosnę. Bardzo dziękuję za rozmowę. My za chwilę wracamy do dalszych rozmów.
Marta Banaszek, kolekcja wiosna-lato 2019 i trzeba przyznać, że to lato faktycznie na chwilę do tej już jesiennej Warszawy wróciło. Ze mną Dominika Gwin, dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Jak się podobało? No ja jestem zachwycona. Życzę Marcie naprawdę drogi na szczyt. Moda dla każdej kobiety i dzisiaj to zobaczyliśmy. Marta dostała brawa i w trakcie, i po pokazie. Myślę, że to bardzo wiele znaczy. Świetne połączenie nowoczesności z modą lat 70., 80. Bardzo mi się podobało, bo są to rzeczy naprawdę, które można nosić i na co dzień, i od święta. Eleganckie, kobiety z klasą. Cóż więcej chcieć? No naprawdę bardzo mocno trzymam za Martę kciuki i myślę, że dojdzie na szczyt, jeśli chodzi o modę. No właśnie, to co wyróżniał ten pokaz, przynajmniej moim zdaniem na tle innych pokazów, chociażby w tym sezonie, to, że faktycznie tak jak Marta mówiła, to moda dla wszystkich, to nie jest moda dla wybiegi. Faktycznie tak jest? Tak, no przede wszystkim widzieliśmy tutaj dzisiaj modelki, nie tylko XXS, ale też XL i no myślę, że to naprawdę wiele znaczy. No, kobiety chcą w różnych rozmiarach wyglądać świetnie. Ja jestem zresztą tego przykładem, że nawet XXL może wyglądać dobrze. No, prawda. Czuję się fenomenalnie, zresztą dziękuję Kamilowi Moszczyńskiemu, mojemu wspaniałemu styliście, bo dzięki niemu na takie wyjścia zawsze czuję się bosko, na takich wyjściach. Każda kobieta ma prawo pięknie wyglądać, każda kobieta ma prawo do tego, żeby czuć się piękną, niezależnie od tego, jaki nosi rozmiar. Marta to pokazuje, a ja bardzo mocno będę trzymać za nią kciuki i krzyczeć za nią jeszcze głośniej. Tak, moda jest dla każdego, nie tylko dla XS. Moda jest dobrym narzędziem do tego, aby pewne stereotypy przekuwać i zmieniać i czynić świat lepszy. Oczywiście, że tak. Każdy kafelek do czynienia świata lepszym jest dobry i jest ważny, więc układajmy je. Bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy wolni, a liczy się wolność, godność i szczęście, do którego każdy ma prawo. Co tobie się najbardziej podobało w tej kolekcji? Myślę, że to połączenie nowoczesności z latami 70., 80. mi się bardzo podoba moda tamtych lat. Zawsze z ogromnym uśmiechem i taką nutką sentymentu patrzę na te mody lat 70., 80. Dziś ten klasyczny, nowoczesny styl połączony z tymi super chustami na głowie, które przypominają nam lata 80. Chciałoby się wrócić na wakacje. Na wakacje też tak naprawdę, ale ja lubię jesień. Jesień jest fajna. Długie jesienne wieczory, które można planować z ukochanym, z przyjaciółmi, z dobrą książką, z fajnym filmem. To jest czas dla siebie, który trzeba wykorzystać i pożytkować, więc jesień jest fajna. Tym pozytywnym akcentem, z taką nadzieją na ciepłą, przyjemną jesień kończymy. Dominika Gwin, bardzo dziękuję za rozmowę, a my jesteśmy na pokazie Marty Banaszek. To jej debiutancki pokaz i kolekcja wiosna-lato 2019. A ze mną Rafał Maślak. Co prawda dzisiaj mężczyźni w mniejszości na tym pokazie, ale jednak kilka propozycji dla panów też się pojawiło. Jak tobie się te propozycje od Marty Banaszek podobały? No właśnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo jak chodzę na pokazy naszych polskich projektantów, to tam w ogóle nie ma męskich stylizacji, a tutaj mogłem oko nacieszyć i muszę przyznać, że są bardzo fajne rzeczy, więc ja Martę na pewno odwiedzę i myślę, że no, w szafie znajdzie się, na pewno jej znajdą się jej rzeczy. Coś ciebie zaskoczyło dzisiaj? To znaczy, wiedziałem, że pokaz będzie inspirowany latami 70., 80., dzwony, przepaski na głowę, to takie charakterystyczne dla tych czasów elementy. Do tego jeszcze muzyka, Madonny, piękne modelki, to wszystko stworzyło naprawdę, muszę powiedzieć, debiut z przytupem. Ale chyba, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że te lata 70., 80. zostały tutaj przekute w taki zupełnie nowy, nowoczesny styl. Coś, co z chęcią nawet sam bym założył.
No dokładnie, no absolutnie Marta tutaj dodała do tych lat 70-tych, 80-tych swój sznyt i powstała niezwykła kolekcja. Naprawdę tutaj myślę, że każda kobieta znajdzie coś dla siebie i ze sfery biznesowej i stylizacje takie na co dzień. Także no tutaj było tego mnóstwo i siedziałem z Pauliną Smaszko-Żajewską i z Kasią Zielińską i właśnie ochy, achy z jednej strony i z drugiej były, więc myślę, że no tutaj jeszcze o Marcie bardzo, bardzo dużo i długo będziemy czytać i słyszeć. Mówiłeś, że oferta dla panów na pokazach w Polsce jest dużo mniejsza niż dla kobiet, albo bardzo rzadko w ogóle się zdarza, no ale bardzo bogata całościowo kolekcja. 45 wyjść kobiecych, do tego 5 wyjść męskich. No nie na co dzień widuje się tak duże pokazy w Polsce. No to prawda. Tutaj kolekcja, o tym też rozmawialiśmy podczas pokazu, że no kolekcja niezwykle obszerna i tutaj twórczość Marty chyba nie zna granic. I to nawet dla facetów również znalazło się kilka stylizacji, co jest bardzo trudne, bo nie ukrywajmy, ja siedzę w tym cały czas i wiem, jak moda męska się sprzedaje. Niestety jeszcze facet idzie i do sklepu i myśli szablonowo. Garnitury sprzedają się albo szare, albo granatowe. Ja mam na sobie dzisiaj na przykład czerwone skarpetki, które uchodzą za totalny hardcore. No, spotkać faceta ubranego właśnie w takiej kompozycji, to można tylko zobaczyć, nie wiem, co 50 w dużych miastach, w centrum dużych miast, a już nie mówiąc o mniejszych miejscowościach. Kolekcja Marty pomoże te stereotypy przekuć, przełamać, twoim zdaniem? Myślę, że tak, tacy projektanci są nam potrzebni, którzy tutaj właśnie dali taki akcent fajnej mody męskiej. No i myślę, że to jest kolejny taki klocek, który pomaga właśnie uświadamiać mężczyzn, że warto bawić się modą, że nadeszły takie czasy, że możemy niczym uchodzić od facetów we Włoszech, którzy chodzą na co dzień kolorowo ubrani. Rafał Maślak, a my jesteśmy po pokazie kolekcji Marty Banaszek Wiosna Lato 2019. Szalone lata 70., 80. w bardzo nowoczesnym wydaniu i miejmy nadzieję, że to będzie hit przyszłych wakacji. A ze mną Marta Banaszek, autorka dzisiejszego show, autorka dzisiejszego pokazu. Przede wszystkim gratulacje. Dziękuję uprzejmie, bardzo mi miło. Dziękuję wszystkim gościom przybytym, bo naprawdę zacne grono. Bardzo dziękuję. Lata 70., 80. przekute w taką nowoczesną formę, więc zapytam, skąd pomysł? Skąd pomysł? Przede wszystkim, ja się wychowałam w latach 80., to przede wszystkim. Wtedy najwięcej było obserwacji mamy, ciotek, wszystkich bliskich. I przede wszystkim kobiecość, tak? Podkreślone kształty. Tak jak to mam nadzieję, że dzisiaj pokazałam na wybiegu, kobieta, jej atuty, czy większa, czy mniejsza, nie ma znaczenia. Z wykształcenia ekonomistka, z pasji projektantka mody. Dość egzotyczne połączenie, muszę przyznać. Jak to się w ogóle stało? Ale da się, jak widać, można łączyć pracę z pasją. Jak na razie mi to wychodzi, także mam nadzieję, dalej oczywiście tak będę mogła kontynuować i tworzyć dzieło. Oczywiście wszystko to za sprawą zespołu, tak? Bo nic się nie dzieje jednoosobowo, także... A jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od mojej cioci, która pokazała mi, czym jest szycie, czym jest zabawa modą, jak można się bawić tkaninami i od tego tak naprawdę. Z niczego możemy tworzyć coś. Mnie to bawiło od samych najmłodszych lat. No i tak się udało spełnić marzenia, pierwszy pokaz. Ciocia Danusia, jak dobrze pamiętam imię, podglądała pani swoją ciocię, gdy była pani dzieckiem, nie wiem, może nastolatką? Dzieckiem. Przede wszystkim wybiła mi kiedyś jedno marzenie, bycie stewardessą, więc zaraziła mnie szycie, no i tak się zaczęło. Pod jej okiem wszystko od początku do końca. Bardzo bogata kolekcja, 45 wyjść kobiecych, 5 wyjść męskich. No nie na co dzień widuje się tak duże pokazy w Polsce. To dziękuję uprzejmie. Chcieliśmy pokazać jak najwięcej sylwetek, chcieliśmy pokazać kobiety plus size.
Także dziękuję uprzejmie też wszystkim modelom, modelkom, bo myślę, że zrobiły dobrą robotę. No, trzeba było się zaprezentować, pokazać to, co najlepsze, więc mam nadzieję, że sprostałam zadaniu. A faktycznie moda dla każdego? Tak, dla każdego. Bez wyjątku, czy duży, czy mały, szczupły, wysoki. Staramy się ubierać każdego, tak naprawdę doszywamy na miarę pod każdą osobę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marta Banaszek, autorka dzisiejszego pokazu, projektantka, z wykształcenia ekonomistka. No i chyba najlepszy dowód na to, że pasję można zawsze łączyć z pracą zawodową i pasja zawsze bierze górę. Kolekcja Wiosna-Lato 2019, pokaz kolekcji już za nami. No i zapowiada się naprawdę gorące lato 2019.